Różnorodność to kwestia, która dotyka każdej i każdego z nas, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, czy zastanawiałaś, zastanawiałeś się kiedyś, jakie są Twoje przywileje wynikające z wykształcenia, sytuacji finansowej, płci, może obywatelstwa, lub ze względu na sprawność bądź niepełnosprawność, i jak one wpływają na szanse i możliwości w Twoim życiu? Czy te elementy składające się na Twoją historię to są przywileje? Czy raczej czynniki, które w jakiś sposób cię marginalizują. Dlaczego to ważne? Wszyscy działamy według schematów. A schematy to nic innego jak nasze mentalne ramy, które kształtują nasze zrozumienie świata no i odgrywają kluczową rolę w naszym codziennym życiu, wpływając na to, jak interpretujemy rzeczywistość, co uznajemy za normalne, a co nie. A jak te schematy wpływają na nasze miejsce pracy? Co na przykład mówią nam o marginalizowaniu, dyskryminacji lub właśnie uprzywilejowaniu? chociażby w kontekście wyglądu, może wieku, czy pochodzenia, Czy wszyscy mają równe szanse? I te same możliwości. Czy wiesz, jakie są twoje przekonania i jak one wpływają na Twoje decyzje? Chcesz wiedzieć, jak regulacje prawne kształtują odpowiedzialność organizacji w ramach różnorodności i włączania. Albo jak kultura włączająca wpływa na dobrostan pracowników, ich poczucie przynależności, ale także ograniczanie dyskryminacji. Czy badania nad różnorodnością są jednoznaczne? Jak można mierzyć różnorodność, i czy w ogóle można? Która narracja jest lepsza ta biznesowa czy etyczna? A może tak naprawdę nie potrzebujemy narracji? Jak zbudować strategię różnorodności i włączania, żeby przynosiła długotrwałe efekty? To tylko kilka pytań z szerokiego zakresu Diversity and Inclusion na które będziemy wspólnie odpowiadać podczas naszych studiów. Zapraszamy, dołącz do nas.